Witam cię serdecznie, drogi widzu. Następnie oczywiście dziękuję bardzo za łapki w górę, komentarz oraz subskrypcję oraz te łapki w dół także, moi drodzy. I nie owijając, przechodzimy do tematów dzisiejszego odcinka. Siemanko, drogi widzu, z tej strony poważny kolekcjoner. Nie wyłączaj tego, to jest intro. Ponieważ zostałem intrem na kanale Yuki Desana, tego nędznego handlarzyny. Drodzy moi, przed nowy odcinek, więc warto obejrzeć, a przed tym zapodać łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję dla zasięgów, bądź ewentualnie po filmie, jeżeli wam się spodoba. Także nie owijamy i wchodzimy w nowy odcinek! Komentarz pana Dorana, który napisał, że włoska policja, moi drodzy, złapała jakichś piratów, kogoś, kto tam, nie wiem, jakieś pirackie gry tworzył, czy coś, ten deseń, i zapytał mnie, jak do tego się, moi drodzy, odniosę w kwestii gier Rule of Rose, których wypłynęło swego czasu, moi drodzy, i do tej pory jeszcze jest trochę tych sztuk na włoskim rynku. No i moi drodzy, nie wiem, czy pan Doran doczytał, niemniej jednak sprawa włoska, no bo troszeczkę się zainteresowałem, wszedłem na stronę włoskiej tam policji, dochodzenia, na tam na 50 milionów, chyba tam jest euro, czy jakoś tak, to tu, moi drodzy, chodzi nie o kwestię tego, że ta szajka piraciła i nagrywała jakieś pirackie kopie, tylko chodzi o to, że sprowadzali z Chin konsole, czyli kopie konsolek właśnie tych mniejszych, tych od Nintendo, i sprzedawali je na włoskim rynku, co w jakiś sposób jest tam nielegalne, i oczywiście pakowali do tych konsol gry z Mario, z Nintendo i różne inne, przez co zostali złapani jako importerzy pirackich podrobionych konsol właśnie z Chin. I właśnie o to, moi drodzy, robi się cała ta akcja, a nie o to, że ktoś produkuje współcześnie pirackie gry. W sumie nawet pirackie to jest pojęcie, bo jakby produkował, moi drodzy, pirackie, to by one nie działały na oryginalnych konsolach. Bardziej ma dostęp do oryginalnych tłoczni, ale nie o to się toczy tam sprawa, tylko właśnie o to, że ktoś, jakaś szajka, jacyś ludzie sprowadzają, moi drodzy, z Chin te właśnie mini konsolki, wypełniając je grami od Nintendo i sprzedając je na tamtejszym rynku, a że oczywiście wiemy, jakie Nintendo ma teraz podejście do tego typu sprzęcików wypełnionych grami z ich, moi drodzy, stajni, czyli właśnie nintendowskiej, to złapali się, znaczy zainteresowała się tym właśnie policja, moi drodzy, włoska, przez co mamy tą grubą akcję importowania z Chin tych tanich podróbek konsol i wypełniania ich właśnie tymi nintendowskimi grami. A jeżeli chodzi o Rule of Rose, to już nawet na wielu tam forach się ludzie wypowiadali, że chodzi o to, tu o kwestię tak naprawdę Digital Bros, czyli firmy, która jest europejskim wydawcą gier we Włoszech, który w spółce właśnie z 505, czyli 505 Games, no jest, wysyła, czy ma jakieś tam pośrednictwo właśnie z Europą pod kątem właśnie wydawania gier od 505 Games. I z tego też powodu najbardziej wiarygodne źródła głoszą, że właśnie w Digital Bros, u nich tam na magazynie, te gry nie musiały być niszczone, więc przeleżakowały sobie na tych magazynach i na dzień dzisiejszy nawet nie wiadomo już naprawdę, ile jest sztuk tych gier, chociaż gdzieś tam plotki głoszą, że już to się wyczerpuje. No i cóż, no i to są, moje drodzy, najbardziej wiarygodne źródła. Tam niektórzy się tych pasków czepiali, jak wiadomo, niemniej jednak, no, jak potem doszło zarówno gry Ico, Shadow of the Colossus, Hunting Ground, także wiele tych późniejszych wydań tych pasków już gier, moi drodzy, nie miało tych od PlayStation, tylko te normalne paski, więc tu chodziło o kwestię, kto był wydawcą, dystrybutorem i tego typu właśnie sprawy, przez co, jeżeli nie było to oficjalnie, nie było to Sony, to często tych pasków w tych późniejszych wydaniach, moi drodzy, nie było. W tym momencie, moi drodzy, sprawa druga, odnosząca się do moich ostatnich filmów, a mianowicie o tych wydaniach cyfrowych oraz wydaniach, moi drodzy, pudełkowych. Tutaj chciałbym nakreślić pewną rzecz, której nie dodałem w poprzednich filmach, a którą tam niektórzy, moi drodzy, też w komentarzach poruszyli. Chodzi ogólnie o kwestię tego, kto zarabia na wydaniach, znaczy komu są, kto zarabia na wydaniach cyfrowych, a kto nie zarabia, moi drodzy, na wydaniach pudełkowych, bądź dla kogo korzystne są wydania pudełkowe, a dla kogo są niekorzystne i dla kogo korzystniejsze są wydania cyfrowe gier. Moi drodzy, tutaj kwestia jest dość jasna, ale widzę i wydaje mi się, że dla niektórych, moi drodzy, nie do końca. Mianowicie o co chodzi? Chodzi o to,
że każdy twórca, czy to twórca filmu, muzyki, gry, czy czegokolwiek innego, jakiegokolwiek dobra kulturowego, chce w jakiś sposób, moi drodzy, zarobić na każdym sprzedanym swoim produkcie. I w tym momencie niektórzy odnoszą się do tego właśnie gracze, resellerzy, sprzedawcy, że nie będą mogli tej gry potem odsprzedać, pożyczyć, bądź ewentualnie, no w sumie głównie chodzi o odsprzedaż, żeby w jakiś sposób sobie zmniejszyć te właśnie koszty. I moi drodzy, w tym momencie postawmy się na miejscu twórcy. Twórcy jakiegokolwiek dobra materialnego pod kątem właśnie filmu, muzyki, no kulturalnego dobra bardziej bym powiedział, jak muzyka, film czy gra. Idąc, moi drodzy, na przykład do kina, także macie informację, że nie wolno nagrywać ani upubliczniać tego, co widzicie właśnie w kinie, czyli nie wolno wyjmować kamer telefonów, ponieważ jest to zabronioną karą grzywny i pozbawienie wolności, bla, bla, bla. Wiadomo, o co chodzi. I czy idąc do kina, moi drodzy, z rodzinką, wydając 25, 26, 30 zł na bilet w trzyosobowej rodzinie, to jest prawie 100 zł, czy macie świadomość tego, że idąc tam do kina, wy tego nie możecie potem odsprzedać ani pożyczyć, tylko po prostu idziecie obejrzeć w trzy osoby film, wydając 100 zł, czyli nierzadko tyle co na grę, na przykład cyfrową, którą możecie sobie grać i grać. Przykładowo mówię tutaj w cyfrówce albo no płytówka, cyfrówka, ale nie możecie tej swojej wizji tego filmu po raz kolejny obejrzeć, ani go skopiować sobie, ani nic, tylko po prostu płacicie 100 zł za jednorazowe obejrzenie filmu w kinie. Podobnie jak idziecie na koncert, płacicie jednorazowo, nierzadko różne tam pieniądze, 500, 600, 1000 zł, w zależności od tego, jak na jakim miejscu idziecie, czy na klasycznym, czy na VIP, czy na płyty, czy na jakieś blisko, daleko siedzące, czy z tyłu za sceną. I też macie jednorazowe odsłuchanie. Owszem, tam możecie sobie nagrać, ale samo przeżycie jest jednorazowe. I moi drodzy, tak samo chcieliby mieć, moi drodzy, twórcy w jakiś sposób gier. Ja nie jestem osobą, która w jakiś sposób się z tego cieszy, ale stawiam się na miejscu twórcy, który chciałby zarobić na każdym egzemplarzu swojego produktu cenę, jaką sobie sam ustali, bo prawda jest taka, że to on stworzył ten produkt, to on w niego wpompował swój czas i pieniądze i to on ma prawo go wycenić tak jak chce i sprzedawać go tak jak chce. I tak naprawdę w tym momencie samo to, jaką jakość ten produkt będzie miał, będzie zależało od tego, moi drodzy, czy on na siebie zarobi. Chodzi o to, że jeżeli produkt, który zostanie w jakiś sposób wydany, właśnie gra, muzyka czy film, i na siebie zarobi, to jest prawdopodobieństwo, że powstanie kolejna, kolejna i kolejna, coraz to lepsza część, ponieważ pieniądze zarobione na pierwszym produkcie pozwolą twórcom, firmie w jakiś sposób włożyć większe koszta, większy czas, zaangażowanie, mając świadomość, że to ma sens. A teraz sobie wyobraźcie, że na powiedzmy 10 położonych pudełek w sklepie zarabia tylko jedno, a 9 leży, ponieważ jedno pudełko się sprzedało i wszyscy wokoło sobie w to, moi drodzy, grają i twórca zarobił tylko raz, mimo iż wydał 10 kopii, tylko dlatego, że możliwość zagrania w tą jedną kopię mają wszyscy i tak naprawdę nikt nie musi więcej płacić pełnej kwoty za to, za czas, który poświęcił twórca, za pieniądze, które włożył w twór. No wyobraźcie sobie, moi drodzy, jakbyście poszli do pracy i ktoś wam pensji nie zapłacił, stwierdzając, że dzisiejszą pensję waszą rozłoży na wszystkich pracowników jedną, a resztę sobie zatrzyma dla siebie. I tak tu, moi drodzy, wygląda ta sytuacja. Jeżeli twórca ma zarobić, to musi te wszystkie 10 pudełek sprzedać 10 osobom. Jeżeli sprzeda jedno pudełko, a zagra 100 osób, to dla niego to jest nieopłacalne, firma upada, gier więcej nie ma, sprzętów więcej nie ma i tak naprawdę staje się pewnego rodzaju krach na rynku, czy to w jakiejkolwiek dziedzinie, ponieważ produkt, pomimo iż zdobył dobre oceny i się w ogromnej, moi drodzy, ilości, nie wiem, tam prasy, filmów, jest mega wychwalany, to wychwalany jest na poziomie tego jednego, moi drodzy, sprzedanego pudełka, gdzie twórca ma w dupie, jakie miały oceny ta jego gra i ta jego twórczość, ta jego muzyka, ten jego film, ponieważ no, sprzedał się tylko jeden produkt fizyczny, jedno pudełko. I on w sumie nic nie zarobił.
A co z tymi pozostałymi 9 pudełkami? Kto je kupi, skoro wszyscy mogą wachlować sobie jednym pudełkiem? To tak jakby wszyscy do kina mogli wejść na jeden bilet. Albo wszyscy do koncert mogli wejść na jeden bilet. No i drodzy, no tak nie ma. I dlatego właśnie w jakiś sposób, pomimo iż wiem, że to będzie totalnie inna rzeczywistość, to stawiam się na miejscu twórcy. I dlatego potem firmy upadają, no bo co z tego, że ich gra dostała super laty, ekstra oceny, skoro 50% pudełek leży niesprzedanych. Dlatego taka właśnie gra jak Wukong, która, moi drodzy, nie ma wydania w ogóle fizycznego, ona w tym momencie ma 100% zarobku dla twórcy, dla dystrybutora, dla wszystkich, którzy muszą zarobić, żeby móc ewentualnie stworzyć kolejną część i firma mogła się rozrosnąć. Jeżeli ta firma nie ma możliwości się rozrosnąć, ponieważ pudełko jedno, moi drodzy, lata po 10, 100, 1000, milionach ludzi, a reszta pudełek leży i nie może na siebie zarobić, bo tylko jednorazowa sprzedaż na siebie zarobiła, no to jaki sens tworzyć kolejne gry? To, moi drodzy, to nie ma sensu. To jakby, bo wiecie, filmy mają troszeczkę jeszcze łatwiej, bo filmy wchodzą na platformy streamingowe, gdzie ludzie płacą te abonamenty. Filmy wchodzą do kin, gdzie ludzie płacą jeszcze za ten bilet. Ja bardzo lubię kino i bardzo bym chciał, żeby wytrzymało jak najdłużej. No ale z grami tak nie ma. Gra jest produktem, który od razu trafia do pojedynczego konsumenta. I nie można jej wpuścić na dużym ekranie, gdzie się wpuszcza 200 osób i każdy zapłacił za jeden seans, czyli jedną możliwość zagrania sobie w tą grę na dużym ekranie w 200 osób. No nie można, nie ma takiej możliwości. Filmy mają o tyle łatwiej, koncerty mają też prościej, bo może zespół muzyczny pojechać w trasę koncertową, zrobić trasę po kilku krajach na przykład i zarobi kupę kasy, bo ludzie będą płacili za bilety, za, nie wiem, jakieś gadżety i inne rzeczy. Ale co ma zrobić gra, jeżeli nie trafi w pojedynczym, poszczególnym egzemplarzu do konsumenta, pojedynczego, poszczególnego odbiorcy, konsumenta, gracza? No co ma zrobić, jeżeli ten jeden produkt będzie pożyczany, odsprzedawany, a reszta nowych będzie leżała? Ja to mówię na autopsji, moi drodzy. Kiedyś, jak jeszcze swego czasu kupowałem gry na premierę, to były właśnie takie sytuacje, że kupiłem gier 50 sztuk jednego tytułu, 10 się rozeszło na szybko, a potem ludzie wracali z używkami, je wymieniali i tak naprawdę już nikt nie chciał tych nówek 40, ponieważ wszyscy obracali już używkami, które u mnie kupili, przynosili u mnie, też wymieniali między sobą, potem i tak cały czas to było i już potem ta nówka się nie sprzedawała. Dlatego też niektórzy myślą, skąd ty masz, chłopie, tyle tych nowych, zafoliowanych jeszcze gier? No właśnie z tego powodu, że kupiłem kiedyś dużo, myślałem, że się posprzedają, sprzedało się tego 1/5, a reszta leży i nabrała dzisiaj wartości. W jakiś sposób oczywiście. Niemniej jednak kasa, która została w to wpompowana 15-10 lat temu, no w jakiś sposób wtedy została pompowana i się nie zwróciła, więc gdyby nie było innych alternatyw zarobienia pieniędzy, to można byłoby interes zamykać i pójść robić na kasę do Biedronki, na budowę, na rusztowania, moi drodzy, czy nie wiem, do, jak to powiedział kiedyś Kiszak, do fabryki azbestu, bo nie byłoby innej możliwości, prawda? Możliwe, że byłoby tam spokojniej na przykład niż pracując czasami z klientem. No ale cóż, to jest kwestia, wiadomo, moi drodzy, już indywidualna. Niemniej wiadomo, o co chodzi. Jeżeli coś na siebie nie zarobi, jeżeli poszczególny wydany produkt na siebie nie zarobi, jeżeli założenia sprzedaży miliona sztuk miałby zwrócić i dać zarobić wszystkim, którzy brali udział w tworzeniu określonej gry, filmu czy produktu, a sprzeda się 500 000, a zagra w to 20 milionów, bo te 500 000 będzie latało pomiędzy ludźmi, ponieważ ma możliwość sobie grania bez żadnych ograniczeń z nośnika, to, moi drodzy, pomimo iż 20 milionów ludzi zagrało, to sprzedało się tylko 500 tysięcy. A żeby mógł twórca zarobić, pracownicy firmy, dystrybutorzy, cokolwiek, to musieliby sprzedać przynajmniej 1 000 000. I teraz nie domyka się. A jak się nie domyka, to ludzi zwalniają. A jak ludzi zwalniają, to firmy padają. A jak firmy padną, to potem każdy będzie się prosił, żeby nawet móc tą formę mieć gry cyfrową, bo jak się skończą, moi drodzy, wydawnictwa, twórcy, firmy tworzące gry, to będzie to, jak jest teraz. Nie ma nowego Metal Gear Solid, nie ma nowych Silent Hillów, wychodzą ciągle remake'i, bo to się opłaca, bo to jest najniższy koszt, bo nikt... Bo to trzeba sprzedać. To jest ryzyko. A jak
Jedna, druga, trzecia, dziesiąta jest wpadka, pomimo iż tyle ludzi grało, to się nie sprzedało, ale kupa ludzi grała, ale nie odbija się to, moi drodzy, w liczbach sprzedaży, no to firma ma to w dupie. I nie będzie nowych Metal Gear Solid, nie będzie nowych Crashów, nie będzie nowych Spyro, nie będzie nowych Silent Hillów, Residentów i w sumie nawet nie będzie konsol, kurwa, z czytnikami, moi drodzy, bo to nie ma już opłacalności ani sensu. Więc podsumowując, idziesz do kina, kupujesz bilet, nie myślisz o odsprzedaży. Idziesz na koncert, kupujesz bilet, nie myślisz o odsprzedaży. A żeby twórca zarobił na grze, to jest tylko i wyłącznie sprzedaż tej gry. Jeżeli kupisz cyfrówkę, to jesteś pojedynczym klientem i tak powinna wyglądać dystrybucja czegokolwiek, co twórca stworzył. Ale jeżeli kupujesz fizyka, któryś jest, ma możliwość nieograniczonej ilości odtwarzania na nieograniczonej ilości konsol u nieograniczonej ilości użytkowników, no to w tym momencie twórca z zasady powinien mieć wyjebane i już nic więcej nie robić i może zostać muzykiem albo tworzyć filmy, bo się to bardziej, moi drodzy, chyba opłaca. I to na tyle dzisiaj. Dziękuję wam za uwagę. Będę wdzięczny za subskrypcję, komentarze, łapki w górę, i do kolejnego odcinka. Cześć!